Co to za maszyna? Przy czym się znajdujemy? Teraz znajdujemy się przy maszynie do cięcia kulturowego pianki. Jest to maszyna stosowana w branży mebli tapicerowanych. Jest to doskonałe rozwiązanie, aby troszeczkę zoptymalizować te koszty produkcji, przyspieszyć produkcję. No i też poprawić jakość tej pianki, efektywność wykorzystania pianki w stosunku do rozkroju. W tej chwili znajdujemy się przy maszynie, jest to nowość nasza, jest to ProEvo Plus. Maszyna o nowej konstrukcji, gdzie została uszczelniona cała konstrukcja, brama maszyny. Dodatkowo zostały kilka nowości, takich ciekawostek. Docisk, te rolki, one są przerozsuwne, czyli możemy zastosować dodatkowo agregaty kątowe, czy agregaty wiertarskie w układzie L, czy z możliwością cięcia piłką. Jest to najpopularniejsza w Polsce maszyna, jeśli chodzi o zakłady mebli tapicerowanych w Polsce. Posłuchaliśmy klientów, czego oczekują, co należałoby zrobić inaczej i wprowadziliśmy to. Maszyna jest szybniejsza, pracuje szybciej, nowe oprogramowanie optymalizacyjne, szybsza optymalizacja, ergonomia użytkowania i bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o zastosowanie do mebli skrzyniowych, jest to ProEvo Plus. Z takich ważniejszych tematów, to tak jak już wspomniałem, wszystkie maszyny Evo zostały wzmocnione, jeśli chodzi o konstrukcję, zostały zoptymalizowane pod względem oprogramowania. Dzięki tutaj współpracy z Blumem możemy zaprezentować też i prąty 8-milimetrowe czy 10-milimetrowe, została taka innowacja wprowadzona w firmie Blum. Obecnie znajdujemy się przy maszynie nestingowej, głównie z zastosowaniem branży mebli skrzyniowych. Jest to maszyna z agregatem wiertarskim i wrzecionem. Mamy tutaj możliwość zarówno wiercenia pionowego czy horyzontalnego. Znajdujemy się przy centrum wiertarskim, centrum obróbczym pionowym. Jest to też nowość i dużo zapytań było na ten temat, na temat tej maszyny. Zdecydowaliśmy się wprowadzić taką maszynę do produkcji. Myślę, że będzie się cieszyła ogromnym zainteresowaniem. Jako, dla niektórych jako pierwsza maszyna CNC, dla niektórych uzupełnienie maszyny nestingowej.